w godzinach nocnych i wczesnoporannych. Czemu oczywiście mieszkańcy często się zdrowotnie sprzeciwiają w obwodzie to bezpieczeństwo. Ja bym prosiła, podobnie jak pani radna Teresa Janosz, o udzielenie odpowiedzi, czy w przyszłym roku takie połączenie również są planowane. Jak również proszę o udostępnienie zaktualizowanego projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, w którym powinny być ujęte plany wyłączeń oświetlenia na terenie danej gminy, bądź innego dokumentu, w którym plany wyłączeń zostały ujęte, uzasadnione oraz obliczone oszczędności wynikające. Jeśli jakoś mam interpelację pisemną, bo złożę, chciałabym uzyskać pisemną odpowiedź. I mam drugą również interpelację od, jak gdyby zmobilizowana pytaniami i sprawami, które dotyczą koryta rzeki Demączka. Tutaj chyba już wcześniej ktoś, pan radny Kojder wspominał o czyszczeniu tego korytarza, ale od tej pory nic się nie wydarzyło. Rzeka Demączka przepływająca przez stolectwo Czaniec jest potokiem górskim. Jak wiemy, jest częściowo uregulowana. Przy intensywnych, dłuższych opadach, w trakcie gwałtownych burz, przybiera nam to 2 metry. W tej chwili sytuacja wygląda tak, że odcinek od mostu nad ulicą Bukowską do Sowy został oczyszczony i to światło tego koryta jest widoczne, czyste i drożne. Natomiast pomimo licznych interwencji mieszkańców, zarówno pani Zołkiec, jak tutaj była sprawa przedstawiana, nic w kierunku oczyszczenia odcinka od mostu na ulicy Bukowskiej w górę rzeki się nie dzieje. Od kilku miesięcy rzeka, której koryto ma 3-4 metry szerokości, w niektórych odcinkach ma zaledwie metr szerokości. Rzeki są zarośnięte, naniesiono ziemię, a kamień dodatkowo spłuciły dno domaczki. Wszystko to może wiadomo sprawić, że przy najbliższych jakichś opadach bądź zamarznięciu tego koryta w zimie, no może pojawić się problem, który będzie kosztował nas dużo więcej, kiedy zostaną zalane pobliskie posesje do sąsiadujących z tą rzeką. Zwracam się z pytaniem. Czy pan, panie wójcie, podjął stosowny krok w celu wyegzekwowania od Śląskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych w Katowicach, oddział Bielsko-Biała, któremu podlega problematyczny ciek wodny, wyczyszczenie koryta Demączki, jakie to były kroki, kiedy mieszkańcy mogą spodziewać się pozytywnego załatwienia tej sprawy? No i zwracam się również z pytaniem, czy widzi pan ewentualną możliwość rozwiązania tego problemu na poziomie gminy Porąbka? Dziękuję. Dziękuję bardzo.